W planszówkowym świadku istnieje kilka zacnych duetów. Należy tu przede wszystkim wymienić Kramer Kiesling, Riddick Stadler, czy też Catala czy Mont Blanc. Do tego grona duetów w tym roku dołączył kolejny duet, nasz rodzimy duet nazwiska Marcin Krupiński i Filip Miłuński ze sprawą gry planszowej Magnum Sala. Serdecznie, Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Kolejna odsłona podcastu wideo, 40, mamy małą rocznicę. Tym razem chciałbym zaprezentować Wam grę ekonomiczną, grę, która miała premierę na ostatnim Essen. Tak jak mówiłem, autorami tej gry jest polski duet Filip Miłuński, Marcin Krupiński. Tą grę wydało wydawnictwo gry Leonardo. W tej grze gracze wcielają się w takich sztygarów. Zarządzają górnikami, będą wydobywali białe złoto, no i oczywiście muszą je jak najbardziej efektywnie sprzedać na targu, bądź też zrealizować królewskie zamówienia. Gracz, który uzyska najwięcej z tej sprzedaży, najwięcej groszy, będzie mógł uzyskać miano rzutnika krakowskiego kopalni soli w Wielicy. Bardzo fajna gra, osadzona dosyć mocno historycznie. Oczywiście zapraszam tradycyjnie na stałą formułę tego podcastu, czyli pokażę elementy, pokażę jak grać i na koniec zostawię recenzję. Tradycyjnie zobaczmy, co mieści się w pudełku do Magnum Sal. Jednym z podstawowych elementów rozgrywki jest plansza, w sumie niewielkich rozmiarów, przedstawiająca takie symboliczne miasto Wieliczkę. Wieliczka z XIV wieku. Ta plansza symbolizuje kilka budynków. Na tej planszy znajdziemy przede wszystkim zamek, w którym będziemy realizowali zamówienia królewskie. Gra podzielona jest na trzy fazy. Każda faza będzie symbolizowała taki tydzień pracy, czyli 21 dni. Mamy tutaj zamówienia. Każda faza kończy się, jeżeli zrealizujemy 5 zamówień. Z każdego stosu mamy 8 zamówień. Z tych 8 Te 8 kładziemy oczywiście na planszy i w zależności od liczby graczy wykładamy. Ja pokażę Wam rozgrywkę dla 4 osób, czyli mamy 4 zamówienia. Obok zamku znajdziemy warsztat. W tym warsztacie z kolei będziemy umieszczali narzędzia. Podczas każdej fazy, która będzie następowała, losujemy 7, kładziemy z prawym górnym rogu i wykładamy 3 narzędzia obok. W prawym dolnym rogu planszy znajdziemy targ soli. Na planszy znajdziemy także karczmę. W tej karczmie będziemy mogli rekrutować górników. W planszy znajdziemy rynek. Tu górnicy i sztygarzy grają w karty i kości. Ostatnia z budowli na planszy to jest szyb wodny. Szyb wodny umożliwia wydobywanie wody z korytarzy, które będą znajdowały się pod Wieliczką. Na planszy znajduje się także tor zamówień. Ten tor będzie nam wyznaczał zamówienia. Jeżeli w zamku zrealizujemy co najmniej 5 zamówień, to wtedy faza kończy się. Oczywiście każde zamówienie powinno być odżerowane na tym torze. Pokazałem Wam poszczególne elementy planszy. Szczegółowo mówię podczas wykonywania akcji, ale to jest jedna część tej gry. Druga część jakby będzie rozgrywała się bezpośrednio pod ziemią. Pod planszą będzie znajdował się taki szyb, w którym za pomocą którego będziemy wydobywali sól. Do tego szybu będziemy musieli położyć żetony kopalni. Jak widzicie, ten szyb będzie miał 3 poziomy. Na pierwszym poziomie mamy 8 żetonów, później 6 i 4. Sukcesywnie podczas gry te żetony będą odkrywane. Na tych żetonach znajdziemy przede wszystkim sól oraz wodę. Niebieskie kosteczki będą symbolizowały wodę. I także mamy 3 rodzaje soli. Sól brązowa to jest taka sól najgorszej jakości. Ona zazwyczaj znajduje się najbliżej wydobycia. Mamy także sól zieloną. To jest sól, która jest już lepszej jakości. I oczywiście sól białą, czyli najczystszą, która jest najdroższa. Woda, jak i sól różnej jakości została przedstawiona w postaci takich symbolicznych kosteczek. Głównymi bohaterami gry są oczywiście górnicy, przedstawieni w postaci takich kolorowych mipli. Mamy 4 kolory, po 10 oczywiście z każdego koloru.
Bardzo ważnym elementem rozgrywki będzie waluta, w tym wypadku grosze, właśnie o nią idzie cała bitwa. Gracz, który zgromadzi więcej groszy, wygra rywalizację. Mamy do dyspozycji różne nominały: 1, 3, 5, 20 oraz 50. Bardzo ważnym i jednocześnie bardzo dobrze przygotowaną elementem tej gry jest instrukcja. Instrukcja w trzech językach, przygotowana na grubym papierze, posiadająca dużo rysunków i grafów. Myślę, że naprawdę autorzy tutaj poświęcili mnóstwo czasu i przygotowali ją bardzo dobrze. Instrukcja naprawdę przygotowana wzorowo. Po przeczytaniu tej instrukcji nie będzie żadnej wątpliwości, jak zagrać. Żeby dopełnić wszystkie elementy rozgrywki, ostatnim jest żeton gracza rozpoczynającego. Ja go pozwolę sobie pokazać po drugiej stronie, co troszeczkę obnaży wykonanie tej gry. Na obrzeżach niestety prasa wycinająca pozostawiła ślady, które no, w konsekwencji może z biegiem czasu będą podawały, że te żetony będą się rozdwajać, ale to tak na mały minus tej gry. Pokazałem wszystkie elementy, teraz czas rozpocząć rozgrywkę. Zanim rozpoczniemy rozgrywkę, oczywiście trzeba planszę przygotować, posegregować wszystkie żetony szybów zgodnie z poziomami, z numerami, ułożyć je. Oczywiście zgodnie z odpowiednią fazą przygotować karty z zamówień królewskich, przygotować 7 narzędzi i 3 z nich wyłożyć na planszę, uzupełnić rynek i odpowiednie żetony, zarówno w karczmie, jak i na żetonach zamówień, ułożyć w odpowiednich miejscach. Kostki wody oraz kostki soli będą stanowiły bank. Obok mamy bank monet. Każdy gracz zaczyna 4 górnikami. Gracz początkujący uzyskuje 10 groszy. Każdy kolejny 12, 14, 3, 4 gracz 16 groszy. Rozgrywka składa się, tak jak mówiłem, z 3 faz. Każda z faz składa się z kilkunastu rund. Gracz w swojej rundzie będzie mógł wykonać 2 akcje. To jest dosyć istotne, że na początku każdej fazy, w pierwszej rundzie, będzie mógł wykonać tylko 1 akcję. Oczywiście gracz może korzystać z takich samych akcji, ale pamiętajmy, że nie może 2 razy skorzystać z tego samego budynku. Pierwszą akcją, którą gracz może wykonać, to jest to wstawienie lub próg górnika w kopalni. Gracz w ramach tej akcji może wstawić 1 górnika, może go wstawić do jednej sekcji szybu lub jednej z komnat. Żeby wstawić sobie górnika, musi się kierować zasadą nieprzerwanego łańcucha od wejścia do komnaty, którą chce, szybu chce wstawić. Jeżeli będzie wstawiał górnika na nieodkryty jeszcze żeton, musi go odkryć i tym samym uzupełnia wymagane kostki wody, jak i soli. Jeżeli by chciał umieścić tego górnika na szybie obok, niestety będzie przerwana zasada łańcucha i taki ruch nie jest dozwolony. Gracz może umieszczać swoich górników oczywiście w miejsce, gdzie już są umieszczeni inni górnicy. Nie ma tu przeciwwskazań, a także może się poruszać tymi górnikami oczywiście zgodnie z zasadą nieprzerwanego łańcucha, czyli może ich przestawiać także w inne miejsca, w którym są już inni górnicy. Zasadę łańcucha można złamać tylko w jednym przypadku. Kiedy wszystkie kostki soli zostały wydobyte w jednym korytarzu, wtedy możemy zabierać naszych górników w inne miejsce. Kolejną akcją, którą gracz może wykonać, pamiętajmy, możemy wykonać 2 akcje, to jest wydobycie soli. Wydobycie soli polega na tym, że wydobywamy sól z określonej komnaty i musimy ją przetransportować do szybu i na zewnątrz. Jeżeli gracz chce wydobyć sól, nie może jej przełożyć z komnaty do komnaty, taka sytuacja jest niedozwolona. Żeby wydobyć sól, musimy mieć swoich górników w określonej komnacie. I teraz popatrzmy. Jeżeli byśmy chcieli wydobyć sól brązową, siła wydobywcza w tej komnacie, mamy 3 górników, pomieszaną w 1 kostkę wody jest 2. Czyli możemy wydobyć 2 kosteczki soli brązowej na zewnątrz, ale musimy ją przetransportować. Tutaj mamy naszego górnika, więc nie będziemy musieli zapłacić za transport, ale już w tym wypadku nie mamy czarnego górnika, więc transport będzie nas kosztował 1 grosz za każdą kosteczkę. Jeżeli mamy 2 górników, wybieramy, któremu zapłacimy. W tym wypadku zapłacimy, załóżmy, białemu 1, tu białemu 1 i tu białemu 1. I w tym wypadku transportujemy 1 kostkę, kosztuje nas to 3 grosze, kładziemy ją obok siebie. Transport drugiej kostki jest taki sam, z tym, że w wypadku tu możemy zapłacić graczowi fioletowemu i płacimy poszczególnym, tak samo 3 grosze płacimy za transport i też
tą kostkę wydobytą kładziemy obok. Górników, którzy brali udział w wydobyciu, w tym wypadku trzech, kładziemy na takim żetanie. To znaczy, że oni są zmęczeni, bo brali udział w wydobyciu soli. Żeby takich graczy aktywować, gracz może dać odpoczynek wszystkim swoim górnikom, czyli nie wykonuje żadnej z dwóch akcji i w tym wypadku wszyscy górnicy, którzy byli zmęczeni, są aktywowani i dalej mogą dla tego gracza pracować. Kolejną możliwą akcją, którą gracz może wykonać, jest to wystawienie pomocnika do budynku. Na planszy mamy cztery takie miejsca obok budynków, na których gracz może wstawić swojego pomocnika. Jeden znajduje się przy targu, drugi możemy znaleźć przy warsztacie. Trzecie miejsce na naszego pomocnika jest przy szybie wodnym oraz czwarte w tym momencie przy zamku królewskim przy realizacji zamówień. W ramach tej akcji gracz będzie mógł wstawić jednego ze swoich pomocników do danego budynku i w takim wypadku, jeżeli ktoś będzie korzystał z tego budynku, najpierw oczywiście korzysta z właściwości budynku, musi zapłacić za ten budynek. Jeżeli zapłaci, to wtedy ten pomocnik zarabia 1 grosz. Jeżeli fioletowy by korzystał z tego budynku, najpierw musi zapłacić określone pieniądze, czyli grosze za wykorzystanie tego budynku, a dopiero później dostanie 1 grosz. W takim budynku może stać tylko jeden pomocnik, on będzie stał dotąd, dopóki go gracz stąd nie zabierze. Jeżeli nie, będzie stał całą fazę i zarabiał dla gracza określone pieniądze. Jedną możliwą akcją, którą gracz może wykonać, to są korzystanie z określonych budynków. W tej akcji gracz może skorzystać z jednego z tych budynków i wykorzystać związaną z nim akcję. Pamiętajmy, gracz w swojej turze nie może wykorzystać dwa razy z tego samego budynku, czyli nie może dwa razy zatrudnić górnika, czy nie może dwa razy skorzystać z szybu wodnego. Jeżeli chcemy skorzystać z ratusza, wskazujemy to miejsce i w tym wypadku uzyskujemy 1 grosz do swojej puli. Korzystając z targu, gracz może wykonać dwie transakcje. Może sprzedać dany towar, ewentualnie kupić. Może go sprzedać, jeżeli mamy miejsce, i może go kupić, jeżeli ten towar jest. Nie może za jednym zamachem kupić i sprzedać ten sam towar. Wracając z warsztatu, gracz może kupić jedno z narzędzi. Te narzędzia mają ceny 3, 4, 5. Jeżeli gracz kupi narzędzie za 3 grosze, wtedy wszystkie pozostałe narzędzia zostają przesuwane obok. Ze stosu jest wykładane kolejne. I narzędzia można wykorzystywać w swojej turze poza dwiema akcjami gracza lub w ramach jakiejś konkretnej akcji. Nie ma ilości co do posiadanych narzędzi. Jeżeli gracz wykona daną akcję, musi to narzędzie obrócić. Tak naprawdę możesz wykorzystać tylko raz w swojej fazie. Za pomocą linii gracz może wstawić jednego górnika do kopalni, nie może niestety wstawić go jako pomocnika. Używając kill-offa gracz dodaje 1 do siły wydobycia grupy górników w czasie pojedynczej akcji wydobycia soli. Używając czerpaka gracz może przenieść jedną kostkę wody z komnaty, w której się znajduje, do komnaty obok. Dzięki suchemu prowiantowi gracz może uaktywnić czy postawić na nogi jeden lub dwóch swoich zmęczonych górników znajdujących się w kopalni. Wykorzystując wózek mamy możliwość wynoszenia wydobytej soli na powierzchnię i można przewieźć nim przez dwa dowolnie sąsiadujące ze sobą komnaty. Wtedy gracz nie musi płacić swoim przeciwnikom. Glejt królewski umożliwia wykorzystanie w zamku górnika, wstawiając go bezpośrednio na lewą stronę. Wtedy gracz może od razu w kolejnej rundzie realizować zamówienie. Glejt handlowy z kolei używany jest na targu. Można w tym wypadku kupić sól o 1 grosz taniej, sprzedać o 1 grosz drożej, ewentualnie sprzedać sól, nawet jeżeli wszystkie miejsca są już zajęte. Korzystając z budynku karczmy, gracz może kupić czy zatrudnić górnika po odpowiednich cenach, które tu występują. Jeżeli mamy cenę 5 groszy, gracz płaci do banku 5 groszy i w tym wypadku bierze z puli ogólnej jednego górnika, z którego będzie korzystał już do końca rundy i tym samym przesuwa znacznik w prawą stronę. Mamy tu ceny. Jeżeli widzicie, czym później kupujemy górników, w tym wypadku ci górnicy są drożsi.
Kolejnym miejscem, które gracz może skorzystać, jest to szyb wodny. Szyb wodny umożliwia wydobywanie wody na zewnątrz. Tak jak wiedzieliście w tej pierwszej akcji, woda ogranicza nam siłę wydobywczą. Jeżeli pozbędziemy się wody, wtedy będziemy mieli możliwość wydobywania większej ilości soli. Gracz płacąc, oczywiście tutaj za darmo może wydobyć jedną wodę. Jeżeli chce wydobyć kolejną, musi zapłacić 2, 3 to jest 5 i tak dalej 9. Oczywiście gracz musi w tej komnacie, który wydobywa wodę, mieć co najmniej jednego górnika. Automatycznie ta woda jest wydobywana na zewnątrz do puli ogólnej. W zamku gracze mogą realizować królewskie zamówienia i zarabiać pieniądze za wydobytą sól. Korzystając z zamku, gracz może wstawić swojego górnika do okręgu tutaj po prawej stronie, do kolejki, do realizacji królewskich zamówień. Bezpośrednio przed kolejną turą, bez poświęcania akcji, górnicy przesuwają się w lewą stronę. I bezpośrednio przed kolejną turą górnik dociera do zamku i wtedy musi dostarczyć sól, czyli zrealizować zamówienia. Na przykład, jeżeli odda 2 kostki soli, to realizuje zamówienie, dostaje 11 groszy, to zamówienie kładzie przed sobą, wykłada następne. Tym samym górnik, który zrealizował zamówienie, wraca do gracza, może być używany w tej turze. Odznaczamy na torze znacznikiem zamówienia. Jeżeli gracz nie może zrealizować tego zamówienia, płaci karę w wysokości 3 groszy, ewentualnie oddaje jedną ze swoich posiadanych kostek. Na koniec trzeciej fazy następuje podliczenie wartości przedsiębiorstwa każdego z graczy. Każda niewykorzystana kostka soli jest warta 3 grosze, czyli gracz uzyskuje w tym wypadku 9. Liczymy, ile mamy narzędzi. Ten gracz ma akurat 5 narzędzi. Według tabeli na planszy dostaje 10 dodatkowych groszy. Gracz, który uzyska najwięcej groszy, po podsumowaniu uzyska miano żupnika królewskiego kopalni soli w Wiejsce. Zobaczyliście, jak wygląda Magnum Sal. Tradycyjnie kilka słów na temat tej pozycji w Otemi. No, przede wszystkim konań. Trzeba powiedzieć, że już sama okładka zachęca do tego, żeby po tą grę sięgnąć. Graficznie gra wykonana jest bardzo dobrze. Za grafikę odpowiedzialny jest Piotr Nowojewski. No tutaj ogromne gratulacje. Porównałbym te jego grafiki do grafik Michała Menza. Plansza, te wszystkie sztolnie, czyli kopalnie, naprawdę żyją swoim życiem. Mamy tutaj osadników, którzy biegają. Coś się tam dzieje. Gra bardzo dobrze oddaje ten klimat tej 14-wiecznej wiliczki. Naprawdę gra wykonana jest, moim zdaniem, bardzo dobrze. Wszystkie elementy bardzo ładnie się komponują, ale mam oczywiście pewne zastrzeżenia co do samego wykonania. No, widzieliście, pokazywałem Wam ten żeton. Nie wiem, być może tylko jakaś partia, być może mój egzemplarz ma tą wadę wykonania, aczkolwiek w perspektywie czasu może się okazać, że to będzie miało negatywny wpływ na elementy, one będą się rozdwajały. Drugi taki minusik to jest te grosze. One są zdecydowanie za małe. To jest waluta, która przez cały czas krąży, sprzedajemy, wydajemy, kupujemy, dostajemy i tak naprawdę wydaje mi się, że one powinny być zdecydowanie większe, to by ułatwiało tą rozgrywkę i tak naprawdę byśmy mieli lepszą kontrolę nad tymi monetami. Poza tym podoba mi się rozdzielenie tych dwóch obszarów gry na wieliczkę i na kopalnię. Naprawdę bardzo świetny pomysł. Graficznie gra wygląda bardzo dobrze. Wielkie podziękowania dla wydawnictwa gry Leonardo. Bardzo dobra robota. No, mechanicznie. Mechanicznie gra spisuje się bardzo dobrze. No tutaj, zanim się ta gra pojawiła, autorzy już pisali felietony o tym, że inspirują się innymi tytułami. Tak, dostrzegamy tutaj inspirację. Ci wytrawni gracze mogą dostrzec, że inspirowane się kilkoma innymi tytułami, ale to nie jest zarzut. To w tym momencie tak było z Kubą. Mówiono, że Kuba jest wtórna. Wcale nie są zwolennicy Kuby. Ja uważam, że te mechanizmy stosowane w Magnum Sal są bardzo ładnie jakby zmieszane i oddają klimat wieliczki, oddają tego klimat tego wydobycia, sprzedaży. Także tutaj absolutnie ogromne brawa dla autorów, że wykorzystywali to, co jest najlepsze w innych gier i zastosowali w Magnum Sal. Gra daje nam dosyć sporo interakcji, dużo rywalizacji. Mamy narzędzia, które umożliwiają nam, że tak powiem, przeszkadzanie innym graczom.
musimy się ścigać o sprzedaż na targu, musimy się ścigać o zamówienia królewskie, możemy przeszkadzać sobie przy wydobyciu, mamy ograniczenia związane z wodą. Także gra daje dosyć sporo możliwości wydania. Możemy wydobywać sól na niższych poziomach, na wyższych. Gracze mogą wybierać różne strategie. Te kafelki, które losujemy za każdym razem, dają różne scenariusze. Także gra, myślę, że w perspektywie czasu nie będzie się nudziła. To cóż, trzeba powiedzieć, że dedykuję ją dla 3 do 4 graczy. W przypadku 2 graczy, no to mamy za mało miejsca. Ci pomocnicy wtedy nie dają takich profitów, jakbyśmy chcieli. Jest za dużo miejsca i ten charakter rozrywki dwuosobowej jest troszeczkę inny. Oczywiście można zagrać, ale jednak zdecydowanie lepiej gra spisuje się przy 3, przy 4 graczach. Reasumując, bardzo dobry tytuł, kolejny dobry tytuł polskich autorów. Gratuluję naprawdę, bardzo się cieszę, że po Strongholdzie, K2, Magnum, to są dobre tytuły, które mogę z czystym sercem rekomendować i bardzo się cieszę, że mechanicznie gra działa bardzo dobrze, oddaje klimat i przede wszystkim panowie sprzedają tą kulturę, kawałek tej kultury, jakim jest Wieliczka, tego dziedzictwa narodowego. No, świetna sprawa, świetny pomysł, naprawdę gratuluję pomysłu. Rekomenduję z czystym sumieniem tę grę. Zagrajcie, spróbujcie i mam nadzieję, że może też dzięki mojej recenzji już ta gra znajdzie się wyżej w notowaniach na BGG. Dziękuję. Tyle na temat Magnum Sound. Zapraszam na kolejne podcasty. Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo.